Hej, hej, witam Was w kolejnym vlogu. I dzisiaj muszę sobie trochę pogadać, bo tak sobie dużo myślałem na temat, no taki, powiedziałbym, trochę pokrewny z Gwiezdnymi Wojnami, znaczy niekonkretnie związany z Gwiezdnymi Wojnami, bo na temat Gry o Tron i na temat ostatniego sezonu, który oczywiście oglądam, kiedy to nagrywam, to mamy za sobą cztery odcinki ósmego sezonu Gry o Tron, ale spokojnie spoilerów nie będzie, w każdym razie jakichś większych. Myślę, że też wyemituję ten film, kiedy już kolejny odcinek Gry o Tron będzie dostępny. Zatem, no, myślę, że tutaj się nie ma co obawiać. Ale jeśli bardzo obawiacie się spoilerów na temat Gry o Tron, no to obejrzyjcie może ten mój filmik kiedy indziej, później. No bo nie wiem, czy mi się coś nie wymsknie. A ostatnio, że tak powiem, zwłaszcza jeśli chodzi o Grę o Tron, internet jest przeczulony na spoilery. Pozdrawiam Dakana. Kto wie, ten wie. W każdym razie, no, jeśli już sobie zaparzyliście herbatki albo kawki i macie co pić, no to... Słuchajcie, twórcy Gry o Tron, czyli tak zwani showrunnerzy David Benioff i D.B. Weiss, Weiss, Weiss mają być odpowiedzialni za kolejne filmy z cyklu Gwiezdne Wojny. Mówi się o tym, że oni mieliby odpowiadać za trylogię dotyczącą Starej Republiki. Oczywiście nie mamy, przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie mamy... Potwierdzenia, że to właśnie oni, że w ogóle cokolwiek będzie w Starej Republice, natomiast no jakieś wycieki były i internet jakoś tak zrobił, że przypisał plany stworzenia trylogii, dziejącej się w czasach Starej Republiki, właśnie tym dwóm panom. Oczywiście, podkreślam jeszcze raz, nie mamy żadnego potwierdzenia tych słów czy tego faktu, w związku z tym no to są tylko nasze domniemywania. No i Mówiąc prosto, kiedy dowiedziałem się, że właśnie ci dwaj panowie wchodzą do świata Gwiezdnych Wojen i będą twórcami Gwiezdnych Wojen, no to bardzo się ucieszyłem. W końcu Gra o Tron, jeden z najlepszych seriali ostatnich lat, najbardziej wyczekiwany, jeden z bardziej kasowych seriali, serial najbardziej piracony w ogóle w internecie i no i panowie, którzy go stworzyli, mieliby stworzyć Gwiezdne Wojny, no to oczywiście wszyscy łącznie ze mną się ucieszyli, że no, może będzie coś dojrzałego, jakiś film taki dla star. Starszych widzów, może dla dorosłych, no, oczywiście no, nie tak krwawy jak gra o Tron, wiadomo. Natomiast, no właśnie, może coś z jakąś taką bardziej zakręconą intrygą. No i tak myślałem, aż do końca sezonu siódmego gry o Tron. Natomiast teraz, kiedy się pojawił ósmy sezon, no to jestem przerażony, dlatego że najzwyczajniej rzecz ujmując. Ten sezon Greotron, ten ostatni sezon Greotron jest po prostu zły. Te dialogi są słabe. Już w siódmym sezonie mieliśmy takie jakieś rozjazdy fabularne, tak? W sensie, nie wiem, postacie się przemieszczały z miejsca na miejsce, w ogóle nie było zachowanej jedności czasu. To znaczy, wiecie, jedna armia idzie 5 km, 5 dni, natomiast pół kontynentu jedna osoba przemierza i to wcale nie na grzbiecie smoka, przemierza w ciągu dosłownie godziny Albo dwóch, albo może jednego dnia. Tak więc to się totalnie nie trzymało kupy. Natomiast problem z tym sezonem Grotron, w sensie tym ostatnim sezonem Grotron jest taki, że ma bardzo mizerne dialogi. Wszystkie wątki się rozwiązują w mega prosty sposób. Podkreślam. Przynajmniej na razie, może jeszcze nie brakujące odcinki, które wciąż są przede mną i jakoś mnie bardzo pozytywnie zaskoczą. Natomiast, no, widać i to trzeba powiedzieć wprost, że twórcom Gry o Tron zabrakło literackiego pierwowzoru i po prostu wymyślali cokolwiek, pisali dialogi, jak bądź, nakomplikowali straszliwie w poprzednich sezonach wątki. No i teraz, oczywiście, wszystkie te wątki trzeba rozwiązać. No i rozwiązują w sposób absolutnie najprostszy, jaki można. Mam trochę takie wrażenie, że serial, który był ambitny, który tam plątał te wątki, który no nie bał się poruszać jakichś tam tematów, nie wiem, no prostytucji, gwałtów i tak dalej, nagle jest tkliwym filmikiem. Przepraszam, że to powiem, Disneya, tak? zkliwym filmikiem Disneya i to mnie trochę boli, dlatego mam taką prośbę do Kathleen Kennedy. Kathleen, jeśli oglądasz ten mój mały filmik, a wiem, że oglądasz, zabierz tym panom prawo do kręcenia Gwiezdnych Wojen, bo okazuje się, że jeśli nie mają literackiego pierwowzoru, jeśli ktoś nie pisze im, im dialogów, jakiś znany pisarz, no to po prostu fabuła z się. I tak, oczywiście wiem o tym, że zdarzają się wpadki na planie gry o tron, że były, że gdzieś tam stał kubek ze Starbucksa. To nie jest istotne, bo wpadki filmowe się zdarzają każdemu, prawda? Lecący samolot w troi, czy Jagiełło noszący zegarek w polskich krzyżakach, w tych, 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 tym starym filmie Krzyżacy. Także no, wpadki się zdarzają, natomiast no, to, że fabularnie i reżysersko ostatni sezon gry o tron, zwłaszcza Wielka Bitwa, Ciemna Bitwa są tak słabo zrobione, i tak słabo przemyślane, no bo oczywiście zdjęciowo, wizualnie ten serial jest nadal bardzo, bardzo dobry, udźwiękowienie super, muzyka mega rewelacyjna, natomiast no właśnie gdzieś, gdzieś tutaj scenariuszowo najwyraźniej nie domaga, zabrakło pomysłów, zabrakło ciekawych pomysłów i to jest bardzo, bardzo duży problem i boję się w takim razie, że skoro... Ci świetni twórcy serialu, jeśli nie dostaną bardzo dobrego scenariusza, jeśli nie dostaną bardzo dobrych dialogów, to po prostu skrzanią te Gwiezdne Wojny, tak? I tego bym bardzo, bardzo, bardzo nie chciał. Także podkreślam jeszcze raz, Kathleen Kennedy, zabierz im prawa do kręcenia Gwiezdnych Wojen i daj je, nie wiem, no wajdzie już nie, się, wajdzie się nie da. A tak w ogóle, no gdzie jest problem z tym ósmym sezonem Gry o Tron? No problem jest bardzo prosty, to znaczy decyzje bohaterów są... Mam wrażenie sprzeczne z ich charakterem, to znaczy właśnie mamy bardzo mało odcinków, no bo zdecydowano, że ten sezon będzie krótszy. Mamy bardzo mało odcinków i bardzo dużo wątków do rozwiązania. No i to jest podstawowy problem jaki stoi za grą o tron i być może panowie twórcy Benioff i Weiss, Weiss jeśli będą mieli jeszcze mniej czasu, no bo filmy kinowe mają po 2 dwie czy 2,5 dwie godziny. No to już zupełnie zaplączą totalnie całość historii i ona będzie albo właśnie bardzo, bardzo lakoniczna, dialogi będą bardzo, bardzo proste i po prostu ten wykreowany przez nich świat przestanie być spójny. Tak, no bo to jest mój główny zarzut do gry o tron, że ten budowany przez 7 sezonów świat nagle przestał być spójny. Tak? I to jest bardzo duży zarzut wbrew pozorom, bo to jest zarzut, który może położyć film każdy, niezależnie od tego, jaki mamy na niego budżet. Prawda? Bo możemy mieć bardzo duży budżet na film, możemy mieć świetne zdjęcia, możemy mieć świetną muzykę. No a właśnie jak czujesz z tyłu głowy, że coś nie gra, i czasami nie jesteś w stanie nawet stwierdzić dokładnie co. No to to kładzie jakby całość i to, jest, i to jest, myślę, problem. Tak, podkreślam jeszcze raz, do gry o tron nie ma się co technicznie przyczepić, ale właśnie te dialogi się zrobiły jakieś takie płytkie, jakieś takie do niczego, mówiąc prost. Jeśli okazałoby się prawdą, że oni mają być odpowiedzialni za filmy o Starej Republice, no to słuchajcie, przecież Stara Republika to jest tyle fantastycznych historii, taka głębia, że tak powiem, taka głębia opowieści, jakie tam można snuć, zasługują na to, żeby no, powstały filmy takie może dla trochę starszych widzów, takie właśnie trochę bardziej brutalne, kiedy tych sitów było więcej niż dwóch, prawda? I to jest takie moje życzenie, żeby było tak trochę. Mroczniej. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych nadchodzących filmach z cyklu Gwiezdnej wojny. No i oczywiście, dajcie znać w komentarzach, zrobimy sobie taki off-top trochę, co myślicie o Grze o tron jako całości, no i co myślicie o ostatnim sezonie Gry o tron, który, który właśnie teraz się już zbliża ku końcowi. Trzymajcie się, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Papa. Pa.